Fabian, czy ten pierwszy set wygrany przez Was, mimo straty 5 punktów i takiej pogoni z wynikiem za Brazylijczykami, był takim dodatkowym elementem, który pozwolił Wam uwierzyć w to, że szczęśliwie można zakończyć dzisiejsze spotkanie? Troszkę przypomniało mi się, jak staliśmy na boisku mecz z Ligi Światowej, gdzie też przegrywaliśmy w setach właśnie 3-4 punktami około i zawsze goniliśmy i wygrywaliśmy te sety. Dzisiaj było podobnie. Myślę, że ten pierwszy set na pewno dał nam trochę wiary w to, że można, że potrafimy. Zawsze takie końcówki budują zespół. Potem oczywiście zlali nas, tak? Nie ma co ukrywać, ale tylko i wyłącznie dobrą zagrywką. To była różnica. A potem my wróciliśmy do własnej dobrej dyspozycji, szczególnie w przyjęciu. Brawa dla chłopaków i grało się dużo łatwiej. Tiebreak zaczęliście wyśmienicie. No, 7-2 prowadzenie i co się nagle stało? I siatkówka, no. Co mam powiedzieć. Trafił na początku Lukas, potem chyba nas zablokowali. Na pewno też graliśmy na dużych emocjach, nerwach, takich pozytywnych oczywiście, ale no, chcieliśmy jak najszybciej ten mecz skończyć i może to było takie złe dla nas troszeczkę, ale co zrobić, no, skończyło się super, więc czym wygraliśmy tego seta do 4 czy do 15, tak teraz widać, to nie ma znaczenia. A w jakim języku wymienialiście uwagi przez siatkę z dzisiejszymi przeciwnikami? Myślę, że tam było wiele języków, myślę, że nawet polski, ich portugalski, tak, z tego co bodajże wiem, myślę, że angielski, no myślę, że tam było tyle języków, że każdy, który ktoś znał, to rzucił pod siatką. Fajnie, bo to też są emocje, to jest męska gra, nie róbmy z nas jakichś, nie wiem, lalusiów, co takiego złego się stało, że ktoś pod siatką sobie pogadał, czy coś takiego. Jesteśmy facetami i też jest normalnie męska gra. A nie bałeś się, że ta czerwona kartka może jakoś wami trochę zachwiać i może to się trochę inaczej potoczyć? Wszystko się mogło zdarzyć w tym spotkaniu. Były takie emocje i ta gra była tak może nierówna troszeczkę, bo na drugą stronę to przechodziło. Te kartki nigdy nie są potrzebne, szczególnie czerwone, bo teraz ta żółta już nic nie robi. Nie wiem, jakie są dokładnie przepisy. Brazylijczycy dostali 2 żółte, my dostaliśmy żółtą i czerwoną. Nie wiem, czy tak można, czy nie można. No, pewnie sędzia z Iranu wie lepiej. Ale też nas trochę to zmotywowało na pewno do jeszcze jakby takiej większej agresji. A co było najtrudniejsze dla Ciebie w dzisiejszym meczu? Nie wiem pojęcia. Zagrywka? Nie wiem. To powiedz, komu będziesz kibicować jutro podczas meczu Brazylia-Rosja? Bo ten wynik ma dla Was bardzo duże znaczenie. Na pewno, ale nie przejmuję się tym spotkaniem. My będziemy na pewno dzisiaj już pracować na tym, żeby jak najszybciej regenerować siły. Jutro to samo potrenujemy i potem mamy tak naprawdę jeszcze pół dnia wolnego, więc spokojnie sobie usiądziemy w pokojach albo tam na dole w naszym jakimś barze i będziemy oglądać to spotkanie z uśmiechem na twarzy, bo my zrobiliśmy dzisiaj swoje. To niech oni jutro się denerwują, a my mamy dzień odpoczynku.